Dziękuję bardzo, że przyjechaliście na naszą już 17. ucztę pierogową. No, obchodzimy dzisiaj przy okazji też rocznicę urodzin. 670 lat, spory czas. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, na dzisiejszą imprezę pierogową przygotowaliśmy ponad 55 tysięcy pierogów w 29 smakach. Pierogi, których jeszcze nie było na tej imprezie, to pierogi z mięsa dzika, z mięsa jelenia i pierogi z mięsa królika. Tego jeszcze nie było. 17. Warmińska Uczta Pierogowa w Biesowie otwarta! Oczami, a nie panieneczkę z modrymi oczkami, co mnie kochała, co mnie kochała całymi oczami. No i czas na nagrodę starosty olsztyńskiego, panie starosto. No, wybór nie był łatwy, bo rzeczywiście w tym roku, jak smakowaliśmy każdego pieroga, to każdy pierog był wykwintny. Ocenialiśmy też je sposób podania tego pieroga, jak gdyby jak został podany, to powiem Wam szczerze, że pięciogwiazdkowe restauracje nie powstydziłyby się takiego wyglądu tych naszych warmińskich pierogów z Biesowa. Wybór nie był łatwy, ale cały dzień za człowiekiem coś chodzi i za mną cały dzień chodził pierog na słodko, miał być pierogiem z jagodami, ale tak w tym roku tych jagód słabo. Ale herbinarium zrobiło takiego pieroga, który z wyglądu był jagodowy, a w środku był serowy ze słodkim
jeszcze dodatkiem śmietany. W związku z tym ten pierog uzyskał najwięcej głosów i dzięki temu otrzymuje nagrodę starosta olsztyńskiego w wysokości 1500 zł. Bardzo proszę herbinarium do... Wielkie brawa! Instytut Zielarstwa Polskiego, herbaciarnia w Biskupcu. 1500 zł dla Was, dla całej ekipy. Czyli teraz, moi drodzy, się dowiemy dokładnie, przecież to się dokładnie dowiemy, co to był za pierog, powiedzcie mi? Z twarogiem i lawendą. Z twarogiem i z lawendą właśnie, a ten kolor... Sosem jeszcze migdałowym, a ten kolor był uzyskany, jeżeli chodzi o ciasto? Z jagód. Z jagód. I teraz już wszystko wiadomo. Bardzo Wam gratulujemy i oczywiście ta kwota 1500 zł jest już wasza. Ale największą ilość punktów i najbardziej chyba przypadł do gustu pieróg z drożdżewa o nadzieniu z królika. Naprawdę, słuchajcie, coś niesamowitego. Delikatne ciasto i delikatne nadzienie. Także drożdżewo wygrywa... Sołectwo drożdżewo! ...najlepszego pieroga na dzisiejsze uczcie 1500 zł. Sołectwo drożdżewo, oni okazują się najlepsi. Moi drodzy, naprawdę takie ułamki punktowe, jeżeli chodzi o... Ty dziewczyno moja, nie muszę się bać.